problem zmiany. Jak Kościół katolicki odnosi się do zmiany kultu? Zostało wyrażone przez Sobór Trydencki na sesji siódmej w dekrecie o sakramentach. Kanony o sakramentach, kanon 13. Si quis dixerit receptos et approbatos ecclesiae catholice ritus in solemni sacramentorum administratione ad hiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris prolibito omitti, aut in novos alios, per quem cumque ecclesiarum pastore mutari posse, anatema sit. Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane lub zmieniane na inne, nowe przez jakiegokolwiek pasterza kościołów, niech będzie wyklęty. Novus Ordo Missae, msza zreformowana, była zmianą. Dla jej uzasadnienia odwoływano się do racji duszpasterskich i do wskazań II Soboru Watykańskiego –